Jacek Dziękiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest pani doktor Krystyna Krzokotowska, kandydatka Światowego Kongresu Polaków, kandydatka na prezydenta Warszawy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry Państwu. Pani doktor, dlaczego pani zdecydowała się kandydować na prezydenta Warszawy? Znakomite pytanie. Już bez przerwy na nie odpowiadam. I za każdym razem inaczej. Dlatego, że to jest, bym powiedziała, nie jest łatwa odpowiedź. Można krótko powiedzieć, nie chcę, ale muszę, prawda? Tak jak Wałęsa. Tak. Ale tak naprawdę takim najważniejszym motywem dla mnie to był niepokój o to, że się pogłębia eskalacja tego konfliktu między Polakami. Że to po prostu aż zagraża czymś jeszcze bardziej. To może na prezydenta Polski powinna pani kandydować, a nie na prezydenta Warszawy. No ale jeśli zrobimy porządek w Warszawie, gdzie siedzą ci wszyscy drapieżnicy najwięksi, no to już będzie jakaś ulga dla ci ludzi. Drapieżnicy chyba w Sejmie i w Senacie się. No, im wyżej, tym gorzej. No ale co, na prezydenta Warszawy Polski też będzie pani kandydować? Może pan by powiedział w taką godzinę, że też trzeba będzie, prawda? Ale naprawdę leży mi na sercu los dzieci. Ja jestem matką niepełnosprawnego dziecka i może dlatego bardziej jakoś tak dostrzegam te zagrożenia. Przydusili mi dziecko lekarze przy porodzie. To potworny ból, że chciałam umrzeć. I dziecko się urodziło niestety niepełnosprawne. I dlatego wiem, jak strasznie dużo jest spraw do załatwienia. Na debatę dotyczącą niepełnosprawności nie przyszło w ogóle nikt z tego towarzystwa. Przede wszystkim ci dwaj nie pojawili się, panie redaktorze, którzy przecież już powinni coś w tym kierunku zrobić. Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki. Byli zaproszeni, nie pojawili się, nawet się nie wytłumaczyli. Co tam się będą niepełnosprawnością zajmować? Oni tu most budują, oni budują... A Warszawa jest przyjazna osobom niepełnosprawnym? Wprost przeciwnie, panie redaktorze. W tym czasie było źle, kiedy moja córka się urodziła w takim stanie, a teraz jest jeszcze gorzej, bym powiedziała. Te matki, które proszą, modlą się, żeby ich po prostu zabrał pan dzieci wcześniej, zanim one umrą. To jest po prostu... Wie pan, ja nie mogę się na to znieczulić. Ja to mam na co dzień z tymi matkami pracuję i w ramach Fundacji Pomoc na Dłoń stworzyliśmy coś takiego, co daje nadzieję tym matkom, że zabezpieczyć można los swoich dzieci, ale dlaczego nikt tego nie naśladuje? Myśmy to zrobili w czynie społecznym. Dlaczego państwo tego nie robi? W każdej dzielnicy powinien być taki dom warszawskiej, prawda? A tu nic. Jedyna inicjatywa, z której się w ogóle nikt nawet uważa, że niech sobie dalej też wszyscy sami załatwiają takie rzeczy. Jak są pani inne postulaty, jeżeli chodzi o Warszawę? Co pani chce zrobić, zmienić w Warszawie? Panie redaktorze, ja mam ten 5 praw dla Warszawy. Gdyby to się udało zrealizować, jednocześnie nasączyć realizację tych zadań, tą właśnie zmianą relacji władza-obywatel, to byłaby diametralna różnica. Mianowicie pierwsze to mieszkalnictwo, a więc dostępne również dla ludzi biednych, z niskimi czynszami, z niskimi opłatami. Mieszkalnictwo specjalistyczne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Następnie komunikacja, czyli zlikwidowanie tej nadmiernej ilości samochodów. My mamy w Warszawie, mało kto o tym wie, 3 razy więcej samochodów niż Berlin. No dobrze, ale jak pani chce zlikwidować ten ruch w Warszawie? Nie wpuszczać samochodów do stolicy? Nie. Zlikwidować coś, co ogranicza obywateli, czyli opłaty za komunikację miejską. Przecież to ma... Czyli bezpłatna komunikacja? Oczywiście. To ma natychmiast przełożenie, właśnie okazuje się, bo badania na to wskazują. Stać na to Warszawę? No jakżeż nie stać? To stać na umieranie z powodu smogu, z powodu stania w korkach i tak dalej, a nie stać na takie rzeczy. No myślę, że wielu warszawiaką tak postulat może Ale dobrze, że pan zapytał o to. Na stać. Panie redaktorze, są niesamowite rezerwy, które są niewykorzystywane, mianowicie partnerstwo publiczno-prywatne. Niektórzy myślą, że to jest z czasów dawno minionych. Nic podobnego. To na całym świecie dzięki włączeniu inicjatyw władzy tak zwanej samorządowej czy rządowej do współpracy z inicjatywami indywidualnymi, inwestorami indywidualnymi się fantastycznie rozwiązuje problemy mieszkaniowe i wszystkie inne. Bezpłatna komunikacja miejska. Co więcej? Następnie, panie redaktorze, gospodarka wolna od tych niesamowitych barier, od tego krzywdzenia, jak tylko drgnie w ludziach przedsiębiorczość, to zjawia się urzędnik, który go tłamsi, podwyższa mu czynsz niepotrzebnie, po czym przekazuje ten lokal swoim kolesiom albo w ogóle stoi pusty. No takie rzeczy są, które można bezinwestycyjnie natychmiast usprawnić. Gospodarka, która doprowadzi do stanu kwitnącego również ludzi uboższych, bo będą fundusze na wspieranie ich, na dawanie im tej wędki. A co dotychczas ta Warszawa była Warszawą kolesi?
No przecież jak najbardziej. No przecież niech pan... Która organizacja pozarządowa mogła uzyskać chociaż jedną złotóweczkę, jeżeli nie była w sztabie tych kolesi? No przecież to wszyscy o tym wiedzą, to prawda? Patryk, jak kandyduje, żeby tą Warszawę kolesi i mafii rozbić? Oczywiście, kolesi mają jeden i drugi, także to jest jedyna szansa... Czy Jaki też ma kolesi? No, ale... Że jak Jaki zostanie prezydentem Warszawy, to Warszawa też będzie Warszawą kolesi, tylko nowych kolesi? Wie pan, panie redaktorze, nie wiem, co będzie większym nieszczęściem. W każdym razie jeden i drugi to jest nieszczęście, dlatego że to jest po prostu żadnej zmiany, żadnej wrażliwości na sprawy społeczne. Jakbym chciała powiedzieć przykład reprywatyzacji. Przecież to taką krzywdę, jaką robi Jaki nieświadomie lokatorom, to nikt inny jeszcze nie zrobił. Dlaczego? I to jeszcze pod płaszczykiem dobrodzieja. To jest największe zaskoczenie. Ale na czym to dlatego powiem? Nawet wczoraj u pani Olejnik ktoś szczycił się tym, że nie głosował przeciwko ustawie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, którą ona się też szczyci. Duże ustawy reprywatyzacyjne. Tak, która to ustawa krzywdzi nieprawdopodobnie również lokatorów, bo tam mimo takiej afery nadal nie dostrzegają, na czym polega ochrona lokatorów. Ani odrobinki tam nie ma serca dla lokatorów tej ustawy, a on się szczyci, że nie był przeciw. Powinien być przeciw. Mhm. I teraz, panie redaktorze, kolejny punkt. Ale dlaczego Patryk Jaki krzywdzi lokatorów? No bo właśnie dlatego, że ani w jego ustawie, ani w tej ustawie, której powinien być przeciw, a Olejnik był dumny, że nie był przeciw, bo nawet nie wie, o co chodzi w ogóle, widać. Uchwała Boże, naprawdę najbardziej nas krzywdzą ci, co nie wiedzą, o co chodzi. Nie ma ochrony lokatorów. Ochrona lokatorów powinna polegać na tym, że w każdym przypadku, jak dochodzi do zwrotu nieruchomości, lokator dostaje prawo wyboru. Albo otrzyma lokal zamienny, równorzędny, więc nie jakieś tam 5 metrów na osobę, równorzędny, albo otrzyma pomoc z miasta, żeby nadal zachował status najemcy komunalnego. Czyli te same stawki płacił co najemca komunalny i tak dalej. Takie proste rzeczy. Dlaczego nie można dotrzeć do ludzi? Ja musiałam klęknąć, walnąć na kolana, wstać z tych kolan i nadal nie rozumiem. Nadal dzisiaj to samo mówi. No, ale nie ma pani wrażenia, że pani postulat, pani komunikat nie dotarł do społeczeństwa? Tylko ludzie widzieli, że przyszła pani, która była wcześniej szerzej nieznana, klęknęła i to klęknięcie i powstanie z kolan zrobiło wrażenie. Nic poza tym. Ale panie redaktorze, właśnie pana inicjatywa wyjaśnienia tego, co to oznaczyło, prawda? Bo już fakt, że społeczeństwo się ocknęło, zaczęło się zastanawiać, o co tu chodzi, prawda? Że i tylko dzięki takim dziennikarzom, właśnie tylko zobaczyli happening, zabawny happening. Przyszła pani, klęknęła, wstała, rozłożyła ręce, ale show. Ale gdyby nie nic pan, więcej. Gdyby nie pan, to nie był, rzeczywiście byłby z tym kłopot. Tak samo jak mnie dziennikarze pytają, co to znaczy, ja powiedziałam brawo Jaki. Co to w ogóle znaczy? Ludzie też się zastanawiali. I tylko właśnie dzięki panu, że pan o to pyta i inni dziennikarze, można ludziom wyjaśnić. To nie chodziło o brawo Jaki, tylko chodziło o to, że w pewnym momencie zaatakowali go wszyscy. A człowieka atakowanego zawsze trzeba mimo wszystko bronić, bo on nagle się staje słabszy, chociaż jest wielkim ministrem, prawda? A on nie pozwala, żeby bronił adwokat sędziego, bo uważa, sędzia niech się sam operuje, jak chirurg, niech sobie sam brzuchnie. Po co mu? I w tym momencie na przerwie powiedziałam, panie mistrze, teraz pan wie, co to znaczy obrońca. No nie tak. Będzie pan zabraniał sędziemu pójścia na przesłuchanie z obrońcą. Ma pani więcej postulatów dla Warszawy. Najważniejszy jeszcze postulat, panie redaktorze, który jest troszeczkę może kontrowersyjny dla ludzi, niezrozumiały, to są te godne odszkodowania za krzywdy i straty wojenne. Ten cierń, ta krew zadana w czasie wojny Warszawie i warszawiakom, ona nadal broczy. Podoba się pani inicjatywa Aleksandra Molarczyka? Nie tylko mi się podoba. Ja już wniosłam pierwszy pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec wspólnie z panem Hamburą i wspólnie z moim mężem, radcą prawnym Jerzym Czekotowskim. Chodzi o to, żeby nie gadać, tylko robić. Jak to Niemcy mówią, gesagt und gemacht, powiedziane i zrobione. Ale to nie znaczy, że mamy w sądach dochodzić. Chodzi tylko pomóc w myśleniu. Pan Kaczyński z panią kanclerz Merkel powinien usiąść do stołu i czym prędzej spokojnie wynegocjować, bo naród polski i naród niemiecki jest gotowy do pojednania. Bo pan premier Morawiecki, nie Jarosław Kaczyński. No Morawiecki, ale tak wiadomo, jak to wygląda, prawda, panie jak redaktorze? To no, no pan redaktor, przecież doskonale, jak Rzeczpospolitej to wszystko wiadomo, prawda? No pozdrawiam obydwu zresztą panów, niech działają w tym kierunku, żeby rzeczywiście dla Niemców, ja mam tam wielu przyjaciół, to byłoby naprawdę nic nieznaczącym drobiazgiem pomóc Polakom, którzy nadal głodują, pomóc również tym cierpiącym niedostatek i niedole powstańcom warszawskim. Ja zapewnię im wszystkim do domu całodzienne wyżywienie.
Pani Krystyna, jeżeli pani nie uda się zostać prezydentem Warszawy, to kogo pani poprze w drugiej turze, jeżeli do niej dojdzie? Jeżeli strzelby jakie i Trzaskowskie dojdzie? Zapytam się o to ludzi. U mnie o wszystkim będą decydowali warszawiacy. Warszawiacy rządzą. Będę się z nimi spotykała co tydzień na otwartych zebraniach z moim osobistym udziałem, żeby jak się coś... Nie daj Boże, by źle działo w Warszawie, żeby się od razu bez pośredników mogła dowiedzieć o ich problemach, o ich troskach. Będę z nimi na co dzień. Mnie po prostu... ja się nie obawiam spotkań z ludźmi. Ja kocham ludzi, ja lubię pytania od ludzi, bo pytania jak jest ogromna mądrość. Ale tej popularności, no pani oprócz po ostatniej debacie może troszkę większa jest, ale tego poparcia też nie ma pani za dużego. No, chociaż dobija pani do kandydata PSL-u, który ma 0,5%. Ale panie redaktorze, Warszawa się podnosi dopiero z kolan. Stańmy z kolan, kochani. Nie dajmy się z powrotem na te kolana, bo bez przerwy nas będą próbowali. Każdego z nas. Nawet minister jest składziony na kolana przez Nowogrodzką, jak pan wie. Już 21 października będą mogli państwo zagłosować również na panią dr Krystynę Krzykotowską. Bardzo dziękuję za rozmowę i powodzenia w niedzielę. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.